Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 na moim kanale Almenera, to już na raz sezon 7 i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Adam. Jestem. Tak jest gdzieś tam. Tak, dokładnie. I ja dzisiaj się zajmę koszeniem łąki, którą... Jest Maria. Którą tutaj wziąłem w dzierżawę, także mamy tutaj zatorka przygotowanego z kosą, także możemy już wyjeżdżać w pole. Dobra, także no, jedziemy. Adum jedzie. Pryskać. Ja jadę tam. Opryskus Maximus, wszystko masz? Oczywiście. Dobra, więc wyjeżdżamy z podwórka i kierujemy się na główną drogę. W ogóle mam źle przypiętą kierownicę i się może strona skończyć tragicznie, więc wolę sobie ją poprawić zawczasu. Jeśli mi się odepnie. Dobra, także ładnie. Wyjeżdżamy, no i właśnie wziąłem łąkę w dzierżawę, bo w sumie w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie opłaca się tutaj w tym sezonie zaczynać w ogóle z łąką, z krowami, ale jednak twierdzę, że można by było, jeżeli nie zacznę, to chociaż będę miał siano, nie? I trawę po prostu, więc lepiej tutaj ten sezon poświęcić, skosić ładnie, przetrząsnąć, zgrabić. I właściwie musimy jeszcze prasę kupić, ale to z sąsiadem się dogadamy i najwyżej jakoś tutaj zakupimy może jakąś sipmę, nie? Zobaczymy. Po ile będzie trzeba się złożyć. No, to się wszystko okaże. W jakiejś dobrej okazji. W ogóle ostatnio przyglądałem sobie auta, żeby tutaj coś zakupić sobie, nie? Tutaj. I coś tam znalazłem, ale zobaczymy. Zobaczymy wszystko, się okaże. Nie wiem, jak to do końca tutaj kosić, żeby było dobrze. Więc chyba będziemy improwizować. Tutaj mamy jakieś drzewka też. Łąka też jest dość duża, mówiąc szczerze. Ale tu słychać cięcie. Dobra. A i on szybciej nie będzie za to jeździł, syn. Ile jedzie? No tak, nie wiem. Na moje oko to z 8. Z kosiarką? No, z kosem. Więc wydaje mi się, że coś tu jest źle zrobione. No, powinien szybciej jeździć. Czy to jest kos? To jest żadne obciążenie dla tego ciągnika. A kosić się w ogóle powinno szybko, nie? Może nie na ostrzone, a noże. Musi powoli jechać. Może ja. Sobie dzisiaj nie pozapierdzielamy. Kurde. Przejazd mi tu zajmie z 5 minut, ty. Naokoło. No. Nie no, myślałem, że on normalnie będzie jechał. Bez żadnych jakichś tam problemów, nie? On nie powinien mieć, to jest kurde za to. Ile tam masz koni? Nie wiem, ale tak 60 wydaje mi się, to powinno być. Kurde. Na kosiarkę pojedziesz razem. Aha, bo tutaj już nie jest mój teren, tak? No nie. A, tu jest. To ładnie, żebym pojechał. Te krzaki... Kupiłeś, nie wiesz co? Nie, bo tu jest granica jakby, nie? Jak kupiłem? Jak to w dzierżawie jest? No. O tym mówię. No, ogólnie ci się pochwalę. Z tydzień nie gadaliśmy. Ja jestem posiadaczem nowego telefonu. Zakupiłem. Sobie. No. Kupiłem sobie iPhone'a 15 Pro. Na ten moment jestem zadowolony. Tego zakupu. A ty ogólnie masz ten telefon jeszcze? A, wywaliło cię. Problemy techniczne nastąpiły. Co się stało? Internet nie wywaliło. Aha, nie słyszałeś, co gadałem do ciebie. Nie. Aha. No, no to kupiłem telefon, co? Co? Wchodzić mam? No, no, wchodź. Nie, widać synchronizacja trwa.
Idziemy. Jak tam, jak już będę wchodził. Jaki telefon, co? iPhone'a 15 Pro. Na pewno nie. Co na pewno nie? Tu byś nie kupił iPhone'a. Czemu? Co znaczy Xiaomi? Nie no, kupiłem na próbę. Tak? Po co ci? To w ogóle taki jest? Jest, no a czemu nie? Nie wiem, jeszcze nie jestem na iPhone'a. Jest. One wyszły chyba we wrześniu. Jestem najnowszy model. No i kurde, kupiłem. Trochę mnie poniosło, trochę drogi, ale... Ale raz się żyje. Spróbuję, jak nie, no to już... Ten, ale na razie mi się podoba. Coś jeszcze mam dalej, tamten telefon, nie? Xiaomi w robocie. Ciśnie. Ostro. Ile kosztuje taki? 5 chyba 400. Ale ja mam z ubezpieczenia ze wszystkim, no to tam wyszło, nie? Mhm. Sobie wziąłem go ogólnie na raty, żeby sobie robić tą, co nazywa? Zdolność. Mam na 16 rat, chciałem w ogóle na 10, ale na 10 tak średnio chcieli mi dać. Musiałbym wziąć coś mniejszego po prostu sobie też, nie? Mhm. Na 10 by poszło. No bo trochę duży ten, nie? Chodzi duża rata. Tam wchodzisz ten tego? No. Pierwszy raz musiał mnie wywalić. No. Ja tutaj przejazd naokoło zrobiłem pierwszy. Dla sobie może jakąś miniaturkę wystrzeli. Dobra. Coś z tego może być. No strasznie ta kosiarka głośno chodzi. Syczy tak. Był mnie ostatni odcinek strasznie słabo. Ten, nie? Poszedł. Widziałeś? No właśnie widziałem. No, wyświetliło. Przebił go Gothic i bus symulator. Co, jakaś nowa gierka? Symulator nie, on ma 2 lata, ale... Ale fajnie jest, nie? Po prostu chciałem coś ten, albo to, albo fern busa. Chciałem coś o autobusach, które chciałem wziąć i właśnie... Spoko, spoko mi się podoba. Co środy o 15, także no tam akurat regularność będzie raczej. A tutaj to jak nagramy. Chyba ten farming się nie lubi ze mną. Z nami ogólnie nie idzie nam. Seria powoli idzie strasznie. Nawet się nie chce zacząć ładować. No to pornie nam ogólnie odcinki idą. Jak to chyba było w 22, nie? Że jak mi się ten, jak mi wywaliło już, to potem mi się nie chciało ładować. Nie pamiętam tak szczerze. Coś mi się kojarzy. Jak mam na agrofarmie, no, agrofarm może się pojawi. Nie, w tym miesiącu już nie. Kiedy się pojawi? Zobaczymy, może coś jeszcze byśmy nagrali jutro. Był odcinek na święta kolejny. Zobaczymy. No jak jutro? Tylko kiedy pracujesz? Do jutra, tak? No jutro szybciej kończę. Której? No nie do jutra. O 12. O kurwa, czemu tak? No bo tak sobie postanowiliśmy. Aha. To ty tam jedziesz na 5 godzin, tak? Mhm. Ja mam 9, 16 co robię. Tyle. Jutro jeszcze potem mam korki matne i mam święta. Do wtorku. No drugi weekend, jeszcze taka pogoda będzie piękna. Normalnie nagram sobie trochę odcinków. No, przydałby mi się w końcu jakiś zapas filmów. No, kurde. Topornie. Topornie to idzie. Kurde, tą łąkę będę kosić z godzinę. Jakby to szło tak, jak myślałem, że będzie szło, nie? No to by było łatwe, tak to ja jadę tu jak sierota powoli. No bo tak praktycznie jakby nie to się na kłosy, nie? To dzisiaj byśmy pryskali, a w następnym odcinku już żniwa, nie? Hmm. Więc no,
Wiadomo. Trzeba tutaj pomyśleć nad innymi rzeczami. Właśnie coś z tą łąką, nie miałem żadnej łąki i wolałem sobie coś wziąć w dzierżawę niż ten. W ogóle jakby to była dzierżawa, bym się dogadał, to bym mógł pół na pół zrobić, pół łąkę, pół pole, nie? Zaorać pizdą i tyle. O Jezu. Dzisiaj mi Google wywalił, że za tydzień mam urodziny. No proszę. No, dzięki za info. Ale nie wywaliło żadnej zrzutce, nie? Bo to zazwyczaj tam jest. Zrzutkę trzeba zrobić, czy nie chcę zrobić. Zrzutkę? No tam jest, na Facebooku przynajmniej tak jest. Wyświetla ci się przed urodzinami? Nie wiem. Nie wiem jak w tym roku, ale w tamtym chyba jeszcze było. Nie, to Face'a to wchodzę tylko żeby sprawdzić to co mnie interesuje i wychodzę. Pewnie jakieś post ogłoszenie. Ja to też przy okazji. Nie, jak już to jakieś ogłoszenie, czy ktoś coś kupił, czy ktoś coś napisał albo ile wyświetleń. No ja tak to nie za bardzo. Rower u ciebie zamawiam. Co? Mówiłeś, że nie chcesz. Ale zobaczyłem. To ci się spodobało? Nie. Może mi się przyda do tego, nie? Nie, plan inwestycyjny w niego. Co? Do Słupska nie może, ale gdzie indziej to ja. Gdzie mi przyda. Na treningi bym nim jeździł. W wakacje. Tak od maja już chyba. Oszczędności? Tylko, że to ma 60 kilometrów? A ja tam mam tylko 30 bym rowerem cisnąć myślę, nie? Tak na styk. W jedną w sensie. No około 30 może być tam wiesz, jakbym pojechał na boku. No to 60 to nawet na tych bateriach możesz przejechać. Zresztą jak chcesz trochę większą baterię, to i tak nie ma problemu, bo możesz sobie tam, nie wiem, 100 dołożyć, a masz, nie wiem, 20 km większy zasięg na oko. Na jak to się ładuje? No, wyciągasz baterię. Zresztą właśnie, możesz jak dojedziesz sobie nawet podładować. Przecież. Co prawda ona się ładuje z 6 godzin, może z 8 nawet, no ale te 10 km ci się na pewno podładuje przez ten czas. Chociaż nie wiem ile tam trening trwa. A nie, to więcej. No, najebałoby. Trasa by mi się chyba zwróciła, nie? No. No ale i tak, tak bym trochę pomógł, jeszcze podładowałbym. W sensie mnie by zabrała, jakbym pedałował. No. Znaczy też zależy jak jeździsz, nie? Ja jak jeździłem za nią, to nie wiem, tak jechałem na tym trybie, że do 27 tak na godzinę wspomaga, nie? To przejechaliśmy chyba 60 km, znaczy nie jednego dnia, tylko na trzy trasy, bo byś tyle nam się nawet nie chciało, jeszcze zimno było. Na chyba 60 km i tak wyszło mi, że chyba tak koło 80 da radę przejechać na tamtej baterii. To jest tryb do 27 na godzinę, nie? No. No ale to tak. Tylko że wiadomo, wtedy nawet nie musisz pomagać mu praktycznie. Dobra, za 300 wymaga go wziąć. No i to. A za ile ty je w ogóle sprzedać? Ten co na początku robiłem, ten co miałem, za 600 poszedł. Ładnie. To masz przebitki ile? Dwa koła? Nie no. Gdzie? Znaczy jakbym sam rower chciał sprzedać bez przerobienia, no to z 1000 zł może za niego bym dostał. Za używany. Ja samą baterię, nie wiem ile ja tam dawałem, chyba 900 zł za baterię. 1800 i biorę. A no, tyle za zestaw cały z baterią byś musiał zapłacić. No to się nie dogadamy. Taki właśnie kolega jesteś, możesz mi na urodzinę kupić. No ten. Ale ten co Ania teraz ma, mam wystawiony chyba za 2,950. Nie no, teraz to mam mi niepotrzebne, nie? O, i teraz kolejny już mam zrobiony. Zresztą, nie, tego nie widziałeś chyba.
Bo ty jak byłeś, to ten pierwszy miał łatwo zrobiony, no. Możliwe, nie wiem, nie wiem. Na jakim etapie to tam było? No kurde, skosiłem tyle co kot na połowę. Czwarty przejazd robię. No tutaj dużo jest, nie? Ogólnie na koszone to trochę mamy. Ja nawet nie próbuję wchodzić, bo i tak mnie nie ładuje. Dwa razy próbowałem Tak się nie wchodzić da. do gry. Musiał chyba kompa zresetować, żeby to zadziałało, jak już mnie wywali. Bo Steama wyłączyłem też. Na środku pole zostawiłem ten ciąg. Mam nadzieję, że chociaż z opryskiwacza wszystko mi nie wyleciało, bo mnie wywaliło, jak miałem włączony. Ale to Cały czas taka leci. dawka jebnięta w tym miejscu, aż busz jak drzewo, nie? Ale to na chwasty. O kurwa, to już To wypaliło mnie. wszystko wypali. A obok twoje pole. No to ładnie. Zaraz zacznie Ja wiać chyba i tyle się skończy. Nie no, się pierwszy powinno być. przejazd od miedzy chyba robiłem twojej, więc ja bym na twoim miejscu się tak nie cieszył. Ja ogólnie powiem tyle, nie? Że tam już się powinien ten opryskiwać pusty być, nie? Jak leciał. No straciłeś trochę hajsu. Wiesz, że tam tylko 400 litrów się mieści. No, to jest plus. Trzeba było wziąć kurde rotacyjną tutaj 30 i byśmy już mieli odkoszone. Bo tak to, hu, wielki. Chociaż to jest taki perspektywy. Najlepsza by była miniatureczka. No, to będzie chyba lepiej. Będzie widać troszkę siarkę. Także ładnie. Jeszcze to dzisiaj trzeba wyrenderować. Krycia, fups. Dzisiaj dostałem 150 zł w 5 złotówkach. 35 złotówek dostałem. I tak najlepsze, jak dostałem 5 dych w 1, 2 i 5 groszówkach. Ja pierdolę, gościu. Myślałem, że chuje, nie? Wiarę to myślałem, że Okej, tak. rozpierdolę. Ale w żabce oddałem zaraz. Na etarze tam do domów. Dałem, dałem. Oni uśmiechnięci byli. Ja byłem wkurwiony. Oni się cieszą, mają z czego wydawać. No, te grosiki to mają, do dziś pewnie. Ten kurwa prawie miesiąc już. Teraz oni każdemu wydają w grosikach No ja. przez ciebie. I specjalnie pewnie chcieli, żeby jak taki przyjdzie, kupi jakąś gumę, kulkę i zapłaci stówą. Specjalnie, bo takim mi teraz wydają. Nie, tam jest specjalny gość przygotowany, podpisany. Już na kupce mają odłożone. Jo. Dobra, nie ma No co tak. przeciągać. O, ma takich klientów. Nie ma co przeciągać tutaj odcineczka. Bił się ze mną Aram. Byłem. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.